To mój pierwszy obóz z pierwszą drużyną. Czuję się bardzo wyróżniony, że mogłem się pokazać na tle takich dobrych zawodników. Jest duża przepaść między juniorami a takimi z ekstraklasy, drużyną ekstraklasy. Myślę, że pokazałem się z bardzo dobrej strony. No i mam nadzieję, że trener będzie mnie stawiał w wielu różnych sparingach i będę mógł się dalej pokazywać. Jak się macie? Mam ci mówić po włosku czy po polsku? Po włosku. Jak się mam? Tak. Bene. Opowiadaj, jak się trzymacie? No co, dobrze. No. Duże zmiany, nie? Duże zmiany, dużo formalności. Ty też tam pojechałaś? Ja jadę z Patrykiem na miastego. Po co wpadliście? No w sumie Patryk wpadł, bo ma zgrupowanie kadry, więc przyjechał na szybko spakować rzeczy. To już się co tu mamy? Co tu mamy w ogóle? On już się uczy. Tak, uczy się, oboje się uczymy. Też się uczysz włoskiego? Uczę się włoskiego. Na ten moment idzie mi to opornie, bo nigdy nie miałam styczności z włoskim. Ale no jakieś tam pierwsze podrygi. Na temat transferu wiedziałem wcześniej, ale nie mogłem nic mówić na temat tego głośno, bo tak naprawdę to miało zostać między mną, menadżerem, a klubem, więc coś tam po cichu wiedziałem, że coś jest na rzeczy. Na pewno nie wiedziałem na samym początku, jaki to jest klub, bo to dopiero z czasem się dowiedziałem, że to jest Lazio. Więc na pewno, gdy pojawiła się ta oferta, gdy menadżer mi o niej powiedział, to na pewno się ucieszyłem. No i później tak naprawdę z dnia na dzień się dowiedziałem, że jadę na testy do Włoch, więc spakowałem się dosyć tak szybko do małej walizki, wziąłem tylko tak naprawdę parę swoich rzeczy, więc to był taki intensywny czas, tak jak do tej pory, bo spakowałem się, przeszedłem testy i już tam zostałem przez 10 dni. No w zasadzie to wyglądało tak, że z dnia na dzień dostał informację, że leci do Rzymu na testy. No i pojechał na te testy. Na miejscu miał robione wszystkie badania, począwszy od jakichś wydolnościowych, po rezonansy magnetyczne i tak dalej. No i po przegadaniu decyzji, przedyskutowaniu okazało się, że tam zostaje. No i z początku myśleliśmy, że on wróci do domu, bo miał ze sobą może, nie wiem, 3 pary bokserek, 2 t-shirty i w zasadzie nic poza tym, a on do mnie, że on już tam zostaje. Wiesz, jak zostajesz, a on, no, że właśnie jedzie do hotelu, że już nie wraca, a ja, no dobra. I zostałbym na pewno jeszcze dłużej, gdyby nie zgrupowanie kadry U21, na które dostałem powołanie od trenera Michniewicza. No udało mi się do niego zadzwonić i przełożyć troszkę przyjazd o parę godzin, bo nie ukrywam, że był to intensywny czas. Wczoraj przyleciałem do Polski o godzinie o 16.30, tutaj w Gliwicach byłem o 18.00, więc tak naprawdę miałem mało czasu, żeby pożegnać się w ogóle ze znajomymi, z rodziną, z najbliższymi osobami. I tak naprawdę no, wczoraj spędziłem czas z dziewczyną i wraz z tymi najbliższymi osobami pożegnałem się, wyszliśmy sobie na krótki spacer po Gliwicach. Na pewno ucieszyłem się, że tutaj przyjechałem, bo fajnie jest wracać do tak naprawdę do domu, do domu, gdzie spędziłem tutaj tyle lat, więc na pewno zatęskniłem za tym miejscem, mimo że było to zaledwie 10 dni, no ale niestety, no taka jest po prostu piłka. Dzisiaj rano wstałem, pojechałem do rodziców, pożegnałem się z rodzicami, porozmawiałem z nimi. Też na pewno będą za mną tęsknić, tak jak i ja będę tęsknił za znajomymi, za rodziną, za bliskimi przyjaciółmi i kolegami, koleżankami, więc na pewno nie jest to łatwe zostawić tutaj wszystkich, ale no taka jest kolej rzeczy, taka jest piłka i trzeba iść do przodu. Na kadrę musisz ścisnąć od razu, tak? Ja? No właśnie, i o co chodziło, że trener coś nie zgodzi na co? Na to, żebym przyjechał troszkę później, bo zadzwoniłem do niego, że będę w sobotę w nocy w Gliwicach, ale okazało się, że jadę na mecz na Kosendze pojechaliśmy, więc znalazłem się w 18, no i musiałem zadzwonić i musieli mi przebukować bilet, wiesz, na wczoraj. I byłem wczoraj o 18, byłem w Gliwicach, więc mniej czasu na wszystko. Chwilowo się spotkaliśmy ze znajomymi, tylko się pożegnać z tymi najbliższymi. Przyjechaliśmy do domu. Rodzina? No co, pospałem, dzisiaj rano wstałem o 8 i byłem już o 9 byłem. Byłem u mamy i u taty w domu, pożegnałem się też z nimi, ale z tatą jeszcze będę miał styczność, bo będę z nim właśnie jechał do Grodziska, bo musi odebrać moje auto, bo zgrupowanie kończy się w Białymstoku. Aha. No i 10 wracam, 10 zgrupowanie mi się kończy, ale no niestety ja 11 już wracam do Włoch. Niestety.
Co pakujesz? Więc nie mam w ogóle wolnego. I wiele razy mówiłem, że ja chcę się rozwijać i ten cel mi się udał. Podpisałem 5-letni kontrakt z Lazio. W tym momencie jestem wypożyczony na rok do Salernitany. Taki był od razu plan, że jeszcze idę się ograć do Serii B, bo powiedziano mi, że w ofensywie wszystko wygląda fajnie, ale muszę na pewno pracować jeszcze nad grą w defensywie, nad doskokiem do przeciwnika, nad przyspieszeniem na 2, 3, 4, 5 metrach, więc to na pewno jest do poprawy. Ale uważam, że trafiłem na bardzo dobrego szkoleniowca w Salernitanie, bo jest nim trener Ventura, który wielokrotnie prowadził reprezentację Włoch, więc na pewno po 10 dniach mogę powiedzieć, że sporo się nauczy od tego trenera, mistera, bo we Włoszech mówi się mister na trenera. I gdy przyjechałem, to powiedział mi, jaki ma plan na mnie, jaka jest moja pozycja, co chciałby mnie nauczyć, co mam do poprawy, jak drużyna funkcjonuje, jakim systemie gramy. No pakuję buty teraz, wiesz, na kadry muszę pozabierać parę rzeczy. Mnie do walizki wrzucę. No, później do walizki biorę kobietę i jadę dalej. A ty co będziesz robiła w tym czasie? No ja będę lekarskie sprawy formalne tutaj związane z moją pracą, no bo niestety musiałam się pożegnać z dwoma stanowiskami, bo miałam dwie prace. Właśnie ludzie nie widzą tego, jaka to jest rewolucja w waszym życiu. Nie, ludzie widzą tylko te dobre aspekty, w sensie może trochę lepsze życie materialne, piękne miejsca i tak dalej, natomiast nie widzą całej tej otoczki poza tym, która wiąże się z pożegnaniem z rodziną, z przyjaciółmi. Na pierwszy rzut oka to jest może takie niewidoczne i nieoczywiste, ale na przykład dla mnie, osoby, która jest mocno związana emocjonalnie z rodziną i z przyjaciółmi, jest to mega przeskok, mega zmiana i naprawdę mocno to wszystko przeżywam, wręcz jak się dowiedziałam, to przez pierwsze 4 dni, że Patryk tam staje, nie mogłam spać. Miałam na 8 do pracy, a godzina 1-2, a ja oczy jak 5 zł i totalnie chodziłam nieżywa, bo zbierałam się w sobie, że muszę się pożegnać z najbliższymi na jakiś czas i no nie dochodzi to do mnie. Fajne jest to, bo też gdy przyszedłem do klubu, to pomógł mi na pewno dużo Paweł Jaroszyński, który jest Polakiem, więc na pewno będę miał troszkę łatwiej. I wprowadził mnie do drużyny, ale jest to też bardzo młoda drużyna. Tutaj tak jak i w Gliwicach, może nawet troszkę młodsza, bo wiek jest poniżej tak naprawdę 30 lat, więc jest młoda ekipa, więc na pewno fajnie się z nimi dogadywać. Książka moja. No właśnie, o co jest tą książką? Od kiedy zacząłeś się uczyć włoskiego i czegoś angielskiego już nie uczysz? Co zrobiłeś dzisiaj? Uczyłem się języka angielskiego. Ale co dokładnie przerobiłeś? Słówka. Pokaż i mi. Zadania wykonałem. Na pewno będę też tam też angielskiego się uczył, ale na spokojnie, bo wiesz jak to jest, nie? No bo teraz najważniejsze jest to, żeby się tego włoskiego nauczyć. No i co już umiesz? No, sporo rzeczy. Tak? No. Jak jest piłka? A, takich piłkarskich jeszcze nie. Takie bardziej, wiesz. Życiowe? No. Na przykład? Come si chiama. Como si chiama? Wiesz co znaczy? No, jak się nazywasz? No. Mi chiamo. No i teraz taka jest kolej rzeczy, że na pewno muszę się nauczyć jak najszybciej języka włoskiego, bo wymagają tam tego, żeby rozmawiać po włosku i też jestem tego zdania, że jak ja idę do innego kraju, to mówię w ich języku, czyli tak jak przyjeżdżają chłopaki z zagranicy do Polski, to też uważam, że powinni uczyć się polskiego. Taka jest kolej rzeczy. Wiadomo, angielski jest na jakimś tam poziomie, może nie jest super, ale dogadam się, ale mało osób mówi po angielsku, więc tak jak mówię, no jak najszybciej muszę się nauczyć włoskiego. Takie są uroki życia ze sportowcem i powiedzmy, że gdzieś z tyłu głowy zawsze brałam sobie pod uwagę to, że kiedyś może nastąpić taki dzień. Zwłaszcza ostatnio chyba. Tak, ale w momencie, kiedy masz takie zderzenie z rzeczywistością i to się dzieje naprawdę, to w rzeczywistości to zupełnie inaczej wygląda niż w wyobrażeniach, bo tutaj sobie myślisz, wyjadę, wyprowadzę się, wszystko będzie fajnie, wszystko będzie dobrze, a rzeczywistość, że tak powiem, zupełnie zbija nas z tropu. Jest teraz na pewno intensywny czas dla mnie, bo jadę na kadrę, w lat 10 gram ostatni mecz i trener Ventura już mi powiedział, że mam jak najszybciej wracać do Włoch, więc następnego dnia, 11, już pakuję walizki, zabieram dziewczynę i wracamy razem już do Włoch i zostajemy tam na stałe. Formalności takie jak jakieś ubezpieczenia i tak dalej, to wszystko przed nami. Poza tym no, zostaje mi spakować się, wysprzątać mieszkanie i możemy jechać. Udało się załatwić mieszkanie, więc fajnie, bo będę miał
będę miał gdzie wrócić już do mieszkania, bo przez ten najbliższy czas spędziłem czas w hotelu. Jestem szczęśliwa, bo cieszę się na sukces Patryka, a z drugiej strony jest mi smutno, bo ciężko mi się rozstać z rodziną i z przyjaciółmi. Każdy pracuje, ma swoje życie, to się wiąże z wybraniem jakiegoś urlopu, z wzięciem wolnego, oczywiście z kosztami, no bo bilety na loty i tak dalej, i tak dalej. Na pewno czeka mnie tam ciężka praca i to, żeby przebić się do drużyny, bo jestem nowym zawodnikiem, ale wiem, że trener też będzie chciał dawać mi szansę, więc jeszcze muszę ciężej pracować niż pracowałem w Gliwicach. Ja czuję się bardzo szczęśliwy, bo tak jak zawsze powtarzałem, że najważniejsze jest to, żeby się rozwijać i żeby iść do przodu, i to mi się akurat teraz udało. Miałem okazję już trenować z chłopakami przez cały tydzień, więc mogę powiedzieć, że są dużo cięższe treningi i są na pewno duże wymagania od trenera, że wszystko mamy robić na 100% i że on jest od tego, żeby nam podpowiadać, a to, co będziemy podejmować, jakie decyzje będziemy podejmować na boisku, to tylko i wyłącznie zależy od nas. Jeżeli będziemy chcieli wygrać mecz z drużyną lub będziemy pracować na 100%, to na pewno ten cel osiągniemy krok po kroku, jak to się mówi, step by step, więc tak jak mówię, no powoli chcę się rozwijać, chcę iść do przodu i wywalczyć sobie skład, bo po to też wyjechałem za granicę, żeby nie siedzieć na ławce, a grać w wyjściowym składzie, i myślę, że jak przyjdzie na to moment, gdy już się też zaklimatyzuję już w 100%, to myślę, że dostanę szansę od trenera i na pewno będę musiał ją wykorzystać, żeby złapać więcej minut i żeby złapać się na stałe do składu. Wszystko się udało, więc na pewno jestem przeszczęśliwy, bo wiemy, że Lazio to jest naprawdę wielki klub i chyba z tego, co się dobrze orientuję, to pierwszy Polak tam trafił do niego. No, nie będę liczył Mirosława Klose, bo wiemy, że on uważa się za Niemca, a nie za Polaka, więc na pewno jest to coś pięknego, żeby dostać się do takiego klubu. Szkoda, że nie zdążyłem się pożegnać z drużyną, z kibicami, z wszystkimi, bo tak jak mówię, no był to intensywny czas, dostałem telefon wieczorem, a na drugi dzień już miałem samolot i pakowałem się i leciałem do Włoch na testy. No, co zapamiętam? Na pewno zapamiętam to, że był to piękny czas w Gliwicach, jaki przeżyłem, bo nie ukrywam, że cieszę się podwójnie, że udało nam się osiągnąć Mistrzostwo Polski w tamtym sezonie. Ja cieszę się dwukrotnie jako wychowanek tego klubu, bo jestem tutaj od małego, więc na pewno zapamiętam te piękne chwile wraz z drużyną, w których cieszyliśmy się w ostatnich paru miesiącach za zdobycie Mistrzostwa Polski, że udało nam się zapisać w historii mi klubowi, zapisać się po raz pierwszy w historii klubu, zdobywając tak naprawdę tak wielkie wyróżnienie i tak jak mówię, puchar, to było coś pięknego, więc na pewno te dni początkowe każdy z nas nie dowierzał, że to w Gliwicach się stało. A nie masz takiej checklisty, że jak tyle razy wjeżdżałeś, to nie sprawdzałeś? Nie, bo na kartę biorę, tylko widzisz takie rzeczy. Okej. Zmieściłbym się, ale buty może by się nie zmieścił. Zapamiętam na pewno tą niebiesko-czerwoną rodzinę kibiców, którzy zawsze nas dopingowali, którzy byli z nami. Ten czas spędzony tutaj zapamiętam naprawdę dobrze, bo uważam, że jest to super miejsce do życia. Na pewno też jest fajne miejsce do rozwoju dla młodych zawodników. No i cóż mogę więcej powiedzieć? No, też zapamiętam to, że przez sezon, gdzie zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, udało mi się zdobyć też młodzieżowca roku, więc to jest na pewno coś pięknego, że wychowanek osiąga takie coś w Gliwicach. To nie jest jednak ten mecz taki normalny dla mnie, nie? Jestem wychowankiem i te mecze z Górnikiem zawsze były takie, tak można powiedzieć, zaostrzone. Była walka o każdy centymetr boiska, więc myślę, że dzisiaj będzie to samo. Szaleństwo, co? No, co z mieszkaniem będzie? Bo dopiero się to wprowadziliście. No wiesz co, szkoda nam tego mieszkania ten moment wynajmować, bo wszystko stoi nowe, świeże, wszystko robiliśmy od podstaw. Siebie. Tak, no pod siebie. Więc na ten moment będzie tak, że ja będę tutaj zjeżdżać. Już mam kupione bilety, jeszcze nie wyjechałam, ale już mam na powrót kupione na październik. No więc będę zjeżdżać, to ja tutaj będę się zatrzymywać. Nasi rodzice pomogą nam, żeby mieszkanie utrzymywać w czystości, w porządku, tutaj zaglądać.
Także no, będę ja tutaj zjeżdżać, a Patryk będzie miał możliwość to on ze mną. I życzę na pewno teraz Piastowi tego, żeby podtrzymali tą formę, żeby walczyli o jak najwyższe cele, żeby znaleźli się w pierwszej ósemce. I gdy wyjechałem do Włoch, to też napisałem wiadomość na grupie chłopakom, żeby obronili tytuł, bo uważam, że są w stanie to zrobić, że jest naprawdę tutaj bardzo dobra drużyna, w którą warto wierzyć, którą warto dopingować, bo są to chłopacy, którzy zostawiają serce na boisku i angażują się w 100%. Na pewno szkoda mi będzie tego, że nie będę miał takiej styczności z nimi na co dzień, jaką miałem w szatni, bo traktowałem ich jak braci, więc to był piękny czas, piękne znajomości, o których na pewno nie zapomnę. A tam mieszkanie już masz gotowe? Wiesz co, będę miał gotowe, jak przyjadę już, wiesz? Jak tutaj już wszystko jest załatwione, więc przyjeżdżam i będę się już powoli wprowadzał. No a później już, tak jak mówię, no, takie formalności tak naprawdę zostaną. Na pewno będę chciał odwiedzać Gliwice i mecze. Na pewno będę obserwował, jeżeli będę tylko mógł, bo mam też aplikację, przez którą mogę obserwować mecze Piasta. Wiadomo, nie zawsze będę mógł obejrzeć, bo mogę mieć też swój mecz, ale na pewno będę tutaj wracał z uśmiechem i z takim podejściem, że tutaj jest mój dom, że niebiesko-czerwona rodzina to jest moje miejsce, do którego zawsze będę z chęcią wracał. No! No i nie chcę mówić kibicom ani chłopakom do widzenia, a do zobaczenia, bo na pewno będę tutaj przyjeżdżał jak najczęściej będę mógł, więc chciałbym wszystkim podziękować za te lata, które spędziłem tutaj w Gliwicach, za ten piękny czas i tak jak mówię, drużynom, trenerom, sztabowi za to, że zawsze angażowali się w 100%. No myślę, że będzie dobrze, no na spokojnie do tego wszystkiego trzeba podejść. Niestety nie zdążyłem, ale to zaraz pogadamy. Nie, pokój się tej dłużej. Nie zaraz to zrobimy, co? Kibicom mogę jedynie mówić, żeby przychodzili na stadion w takim gronie, jakim przychodzili na mistrzostwo Polski, żeby stadion był cały czas zapełniony, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, warto wierzyć w tą drużynę. Chciałbym powiedzieć do zobaczenia i myślę, że zobaczymy się wkrótce na boisku na Okrzei i będę mógł na pewno jeszcze raz poprowadzić doping przy Okrzei 20, bo naprawdę były to też piękne chwile, gdy siedziałem z fanami i dopingowałem, prowadziłem doping, więc na pewno chciałbym to jeszcze powtórzyć i na pewno to zrobię.